Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym łowcy demonów, no i standardowo będziemy próbować sobie tutaj coś podziałać w lochach. Będziemy próbować zamknąć tego Zeusa w górze Olimp, no i będziemy tutaj coś próbować w strefie mroku sobie podziałać. O co chodzi z tym łowcą demonów i dlaczego z niego nagrywam? Ano dlatego, że przez ostatni okres czasu dość mocno się wzmocnił. Dlatego, że był ten event twierdzy, także jak widzicie mamy już same duże legendarne gemy. Te legendarne gemy, z tego co pamiętam, były kopane na kopalni właśnie 38, więc jest to chyba największa kopalnia na tym serwerze. Co za tym idzie, gemy są największe, przynajmniej z tego co wiem, nie jestem pewien. Gemy są najlepsze w tym momencie, najwięcej nam dają spośród tutaj innych graczy, więc no wydaje mi się, że będziemy mogli w tych lochach faktycznie pokazać coś ciekawego, no i wbić jakieś levele, nie? Zobaczymy jak to pójdzie, no ale sami tutaj widzicie, że gemiki mamy w broni, mamy prawie 1280, tu jakieś 1260, tu 1202, to jakiś mi słabszy poleciał, no ale wszystkie duże. Oprócz tego Kunegunda jest ubrana w same pomarańczowe. Oczywiście to już nie są same duże, to są tam średnie i małe też, no ale to mniejsza z tym. No i tutaj Maguś ma dwa i tyle. Na razie zaprzestałem totalnie kopania tych gemów. Stwierdziłem, że nie ma to sensu, bo i tak tej surki się traci, a nam właśnie dużo leci tych małych, dużo nam leci średnich. Poczekam sobie na kolejny event twierdzy i może znowu coś tam poulepszam, głównie pachołką w tym razem, żeby te pachołki też miały już same duże pomarańczowe. A póki co buduję kopalnię, jak widzicie buduje mi się 39 i już prawie tutaj mamy surki na 40, więc jak uzbieramy tego drewna, te 29 milionów, no to sobie polecimy w 40, także no powolutku ta kopalnia leci do przodu. Tak, na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, ale już teraz go możecie zostawić, nie zapomnijcie, będzie mi bardzo, bardzo miło, także teraz zjeżdżacie i zostawiacie, mam nadzieję, subskrypcję z dzwonem, bo już coraz mniej nam brakuje do tych nieszczęsnych 12 tysięcy, już powoli się czołgamy do tej liczby, ale myślę, że prędzej czy później się to uda, także kto jeszcze nie subskrybuje, to może to zrobić. No i standardowo Discord i Twitch, linki w opisie, linki w przypiętym komentarzu. I chyba tyle z bloku reklamowego. Możemy tutaj zakręcić kółkiem i porobić takie pierdoły, zanim przejdziemy do lochów. Dzisiaj w ogóle Wiedźma chce buty, a my tych butów mamy dużo tu odłożonych. To są co prawda już same buty za 2,5 miliona, no bo już wiadomo, nie mamy tego tornada, więc teraz ciężko dostać jakikolwiek itemek droższy, aniżeli te 2,5 miliona. No ale grunt, że tutaj no zawsze to coś tam wpadnie, nie? Jeżeli chodzi o statystyki. Właśnie, a jeżeli jeszcze mówimy o statystykach, to nie pamiętam kiedy, z tydzień temu, z półtora tygodnia temu, coś takiego, ten łowca demonów zaczął mieć tutaj najlepsze statystyki na serwerze. Długo jakby do tego dążyłem, no bo już jak wiecie, tu chciałem jakoś poukładać sensem, ale niech będzie. Długo do tego dążyłem, bo jak sami wiecie, no to utrudnił nam ten loch legendarny, bo tutaj jedna osoba na tym serwerze narobiła sobie chyba z 2000 statystyk przewagi z tego lochu legendarnego. Oczywiście mówimy o wersji halloweenowej, więc no było to dość trudne do zrobienia i pomyślcie sobie, że gdyby nie ten loch, to w tym momencie mielibyśmy przewagę 2000, tam oczywiście plus minus statystyk właśnie tutaj, no tych podstaw po prostu, nie? No ale przez ten loch musieliśmy gonić zdecydowanie, no ale teraz już podsumowując tutaj naszą zręczność i nasze HP, to mamy z tego co ostatnio liczyłem chyba ze 100 albo 150 statystyk na plus, oczywiście jest to malutka liczba, ale dogoniliśmy, przegoniliśmy, no i teraz będziemy starać się utrzymać te top 1 statystyki na serwerze. Tu widziałem, że jeszcze w ogóle Wieniek ma dość duże, 17150 i 3750. No ale to i tak ma mniejsze aniżeli my, no bo my tu mamy i HP więcej i zręczności więcej, ale okej, niech będzie, 18080 mamy zręczności i teraz właśnie zacząłem iść na tym łowcy w HP. Długo, tak myślę, że bezmyślnie dość szedłem w tą zręczność, dobiłem już tu jak widzicie ponad 18000, aczkolwiek stwierdziłem, że HP temu łowcy jakoś bardzo nie jest potrzebne. To jest troszeczkę taki berserk, z tym, że berserk no jednak ma te 50% na kolejny cios, no a tutaj musimy liczyć na to, że się odrodzimy, ale stwierdziłem, że no tego HP nie warto zaniedbywać, więc myślę, że będę rozkładał statystyki po prostu tak jak na berserku. Teraz mam 18 tysięcy zręczności, polecimy sobie 6 tysięcy HP i potem polecimy 21 tysięcy zręczności, może 7 tysięcy HP, coś takiego będę kombinował, jeszcze zobaczymy. To, że statystyki są najlepsze, to w ogóle tutaj już może zacznę coś robić, ale oczywiście wam dopowiem. To, że statystyki są najlepsze, nie oznacza wcale, że wygrywamy. Powiem więcej, z większością top 10 przegrywamy, więc jakby, żebyście tutaj nie mieli złudzeń, że ten łowca jest super, nie jest super, cały czas przegrywamy tutaj z osobami, które nawet te statystyki mają zdecydowanie mniejsze.
No ale co zrobić, no tak to po prostu wygląda, że no taka klasa postaci, no ale trudno, nie? No i tak sobie tutaj damy, gramy dalej. Dlaczego jestem pierwszy? Powiecie, że jesteś pierwszy, a niby przegrywasz. Wczoraj robiłem późno awkę, chyba jakoś o 23, więc ten ranking mi podskoczył, bo jak wiemy za każdą misję w karczmie dostajemy cześć. I po prostu, no i zostałem na tym pierwszym miejscu, nikt mnie nie zbił do teraz, więc tak to wygląda. Dobra, tu mamy jakiś naszyjnik za 2,5 miliona, to sobie zrobiliśmy, możemy sobie jeszcze machnąć tutaj ten, no i wiadomo, że moglibyśmy jeszcze misję machnąć, ale to już nie będę tego robił na odcinku, no i może jeszcze arenkę sobie machniemy, żeby tutaj mi dostać jeszcze tego PD z areny właśnie tej, w sensie na tym poziomie 436, bo najprawdopodobniej wbijemy kolejny. No nie, dobra, tutaj przegraliśmy, znowu przegraliśmy, o teraz przegraliśmy, no widzicie, wszystkie te osoby, w sensie tu chyba dwa razy z Martinem i raz z Nextem przegraliśmy, o już spadłem na 4, no to już jestem mniej więcej na swoim miejscu. No Martin tutaj widzicie jakie ma statystyki w tym momencie, no traci do nas dużo siły, traci do nas sporo HP, no i tak bardzo często z nim przegrywamy, także no smutno, no z Wieńkiem tutaj i tym bardziej, bo Wieniek, chociaż nie, Wieniek jak oni tu wyglądają, Wieniek nie ma wcale takich mocniejszych sta, tu chyba gemami nadrabia, no nieważne, nie będziemy się tam skupiać na innych, lecimy sobie w lochy i zaczynamy przede wszystkim od tego Zeusa. Ten Zeus, no myślę, że już powinniśmy go zrobić, w sensie no te gemy nam na pewno dużo dały, no my tutaj jakbyśmy jakimiś krytykami mocnymi go tutaj podziubali, powiedzmy, o, tam było 38 milionów, 73 miliony, no na wojowniku jeszcze nie ma mowy, żeby go zrobić, to jakby kto oglądał odcinek z wojownika ostatni, ten wie, że wojownik tutaj do łowcy demonów jest bardzo, bardzo, można go porównać, no i okej, okay, pokonany, i właśnie o tym mówiłem, że udało nam się tego Zeusa pokonać, 6 milionów nam zostało i od razu zrobiliśmy osiągnięcie, także to jest jak najbardziej git, no i zobaczcie, cała strefa światła zamknięta, kolejna postać, na której zamknęliśmy calutką strefę światła i oczywiście od razu sobie obejrzymy tą walkę z tym Zeusem. Mogę nawet przypiąć i okej, okay, pokaż walkę. Tutaj no, tak jak mówię, odrodzić się nie odrodziliśmy, bo to jest mag, więc tutaj zdecydowanie on nie mógł, nie powinien nam dawać dużych krytów, a my tutaj powinniśmy go mocno ładować, no ale też tu widzę, że zobaczcie, ta walka trwa dość krótko, no i tutaj właśnie 153 miliony i drugi kryt 153 miliony. Potężne hity, bardzo mocne, no ale na tym polega ten łowca demonów, nie? Dlatego mówię, że tutaj to HP nie gra takiej dużej roli, no bo my tutaj musimy zwanshotować, zanim to my zostaniemy zwanshotowani, także wiecie jak jest. Tu w ogóle klata za dyszkę, ja bym ją zostawił do wiedźmy, no chyba, że do w sensie do kibelka jeszcze nie mam żadnego tego. Czekam z niecierpliwością na weekend epicki, dlatego że już mi się tu epiki pokończyły, jak widzicie. Mam kuferek, jedno miejsce sobie odblokowałem na razie, no ale skupiam się na tej kopalni, więc na ten skarbiec, można powiedzieć, jest troszeczkę do tyłu, ale no mówię, nie mam już tu w ogóle epików odłożonych do kibla, nic, no czekam z utęsknieniem na ten weekend epicki, no bo wiadomo, że szukać codziennie epika poza eventem jednak jest to dość kosztowne, nie? Sporo grzybów na to idzie, no ale okej, okay, dobra, czyli strefę światła mamy zamkniętą, dostaliśmy osiągnięcie, lecimy dalej. Mamy upiornego jeźdźcę jeźdźców, zobaczymy jak to pójdzie, bo tak jak mówię, no to jest blok, aczkolwiek wydaje mi się, że już w tym momencie, mając te legendarne gemy i to wszystko, głównie tutaj na nas i na naszej Kunegundzie, no to może, dokładnie, może powinniśmy go zrobić i go zrobiliśmy. No to jest piękne, strasznie lubię sobie tutaj wracać po jakimś czasie na właśnie tego typu postacie, no bo na pewno jakiś tam progres zostanie zrobiony. Plus 21 tu nam daje pasek, ale niestety dużo tracimy, bo tracimy 2300 pancerza, także chyba nie będziemy go na razie w ogóle wymieniać, rozmontujemy go sobie później i zobaczmy jak ta walka wygląda od razu, żeby tu później nie zapomnieć. No to jest paladyn w ogóle, tak swoją drogą. No ale okej, okay, Barbar mu tu nie zrobił za wiele. No Maguś jakieś tam kryty machnął, coś tam zrobił, dlatego ten pierwszy cios jest taki, żebyście się tam nie zmylili. Ten pierwszy cios jest taki mocny, no bo to jest, tak jak mówię, paladyn, ale zobaczcie tutaj Kunegunda co robi. No właśnie, to są te pomarańczowe gemy, tutaj ile uników i same kryty. No teraz dwa zwykłe ciosy, znowu krytyk 44,5, znowu tutaj 73, okej, okay, no i teraz my pierwszy hit mocny, no bo Fireball. No i jak tutaj wyglądały te nasze hity, ile razy w ogóle my się odrodziliśmy, bo odrodzić się na pewno odrodziliśmy, tak mi się przynajmniej wydaje. No ale tutaj zobaczcie, no mocne te hity, nie? 88 milionów, 70, no i teraz w teorii powinniśmy go one-shotować, chociaż jeszcze nie. No ale teraz, dokładnie, pokonany. No i 300 milionów expa nam siadło, więc git. I od razu 437 level sobie wbiliśmy. Także no jest to bardzo, bardzo dla nas spoko. Okej, okay, lecimy dalej. Kogo my teraz mamy? Teraz mamy potwora
jeziorze Zwiadowca. On chyba padnie szybko, tak mi się coś wydaje, dlatego że pamiętam, że jak tych upiornych jeźdźców pokonamy, to później chyba kolejny albo jeszcze jeden jest dość prosty do pokonania dla każdego, że tutaj raczej grzybów na niego nie będziemy musieli wydać dużo, no ale zobaczymy, no bo póki co na początku były jakieś mocniejsze, w sensie mocniejsze, bliższe próby. O, i został pokonany, i kurde, no i nam się zbugowało, no nie, no to jest niemiłe dla nas. Okej, zobaczmy sobie, czy w ogóle, no nie, nie ma go, a zobaczmy, jeżeli sobie tutaj zrobimy tego tricka, to co nam się tu pokaże w tej day? No właśnie, już nam się pokaże Valaraukar. Czyli w dalszym ciągu od razu mówiłem, że to sprawdzimy, jak omawiałem aktualizację tom 8.1, od razu zostało to sprawdzone. No nie jest to naprawione, cały czas się te walki bugują i cały czas nie można ich zapisać. No szkoda, ale grunt, że go pokonaliśmy. Co dostaliśmy? Jakiś hełmik dla wojownika plus 66, o, wow, to ten hełm wojownika jest słaby, no ale znowu tracimy 3500 pancerza. No i to jest właśnie takie, wiecie, ciężka decyzja, czy poświęcimy. No 50% niby będziemy mieć, 66, no to jest dużo, tak mi się, dobra, chyba podmienimy tutaj, no bo jak mamy te 20, jak u Zwiadowcy, no u Kunegundy, no to nie ma sensu, ale tutaj 66, no to już jest jednak sporo. Dobra, czekajcie, tu sobie zamienimy runkę, tu ulepszymy od razu, aha, ja nie wiem, czy mam w ogóle wszystko ulepszone, jak klikam strefę mroku. Dobra, to jeszcze musimy na szybko sobie przelecieć, tutaj mamy wszystko razy 2, tu mamy razy 2, tu jest git, jeżeli chodzi o runki, to mamy wszystko ok. I od razu czary muszę spojrzeć, bo ja tutaj niektórym wymieniałem jakąś broń, coś i potem nie czarowałem, bo mówię, a zaczaruję, jak będę klikał lochy, no bo wiadomo, że jak nie klikam lochów, to to nie jest potrzebne. Tu widzę, że mamy wszystko i tutaj też zaczarowane i wszystko ulepszone, ok, czyli na tej postaci, a nie, o kurde, czemu ja tu mam odporność na ogień 60%? Coś musiałem tutaj pokręcić. Łączna odporność 13 na błyskawice, łączna, premia PD, łączna. Ej, okej, to ja nawet nie wiedziałem, że my mamy coś takiego. Mam tutaj jakąś łączną odporność, czy coś w tym stylu, bo to odporność na ogień. Tu jest 38%, no to jakbyśmy zamienili... na przykład tą premię na PD w tym pasku, chyba w tym pasku coś tam zapomniałem zamienić, odporność na zimno, które to było, to był chyba któryś łańcuszek, odporność na ogień, cyk, no i dobra, już jest po 75%, niech będzie tak, trochę jest to rozwalone, wolałbym mieć łączną odporność, no ale mniejsza z tym, grunt, że jest max. Okej, no i co, lecimy dalej chyba, teraz mamy Valaraukara. Valaraukar to jest kolejny paladyn, no i czy my tego paladyna pokonamy? Chyba nie, czyli tak jak mówiłem, ta ośmiornica, która tam była, to była ośmiornica, chyba tak, ta ośmiornica, która tam, chociaż kurde, no 45 milionów HP, no mocarny się wydaje ten łowca, nie? Razem z tą Kunegundą na tych pomarańczowych kryształach. Przeważnie pamiętam, że właśnie jak pokonywaliśmy tych upiornych jeźdźcy, później mieliśmy tą ośmiornicę, powiedzmy, no i później na tym Valaraukarze znowu się blokowaliśmy na jakiś czas, no a tutaj zobaczcie, i pokonany, i cyk, i mamy to, no coś pięknego, dobra, oglądamy od razu. Aha, tu jest ta przegrana walka, czyli teraz mamy to i zobaczmy. Barbar nie zrobił za wiele, tutaj ten zablokował, no bo tak jak mówię, jest to Fireball, 100 milionów, 64 miliony, no fajnie go tutaj podziubał, powiedzmy. No i teraz Kunegunda, ile zbiła? No trochę zbiła, powiedzmy, że trochę jest zbite, jeżeli chodzi o to HP. Ale nie jest to tam jakoś, nie wiem, nie wiadomo jak duża liczba. No i okej, lecimy dalej. Tutaj jakieś krytyki, odrodziliśmy się. No te krytyki nasze, tak jak mówię, jak wejdą, to są mocne. 56, ale chyba jeszcze raz się będziemy musieli odrodzić. 152, zobaczcie. No i kolejne odrodzenie. No i teraz go już prawdopodobnie dobiliśmy, dokładnie. No i mamy jakiś ten, ale jest on na wszystkie cechy. To w ogóle mogę od razu zmienić wygląd, bo to znam na pamięć, który mi daje najwięcej i od razu mogę rozmontować. Aha, jeżeli chodzi jeszcze o strefę, o nie strefę mroku, tylko o tutaj podziemie, to nie wiem, czy mówiłem na początku, ale też sobie kopalnię dobiliśmy do 25, także już dzięki temu będziemy mogli sobie jednocześnie i tego golda zbierać i jednocześnie budować tą kopalnię, no ale w tym momencie nie mamy dużo niestety wystarczająco, żeby tą kopalnię sobie dobić, także no po prostu tak to wygląda, nie? Że na razie sobie wstrzymamy, ale już przynajmniej mamy ten komfort psychiczny, że nie będziemy tego golda tracić na przykład podczas eventu golda albo coś takiego, gdy ta kopalnia będzie się nam budować, także to jest jak najbardziej ok. Czyli tak, Hemori, dobra, no i teraz mamy Uruka Urksiego, który, no ten już jest chyba za mocny, no zobaczcie, no my już tutaj mu dosłownie ćwiartkę HP zbijamy, tam nieraz jest jakaś, no nawet do połowy dochodzimy czasem, ale generalnie te próby już nie są takie bliskie jak w poprzednich przeciwnikach, także chyba jego już olewamy, lecimy dalej, bo my już tu mamy 14 minutę odcinka, a dopiero jeden lock sobie
ogarnęliśmy. No i dobra, teraz karuzela z idolami, Paul Terra, Mac, którego ostatnio pamiętamy, że no ciężko z nim było, ale dokładnie, teraz już powinien paść i tam padł. Na pewno ten to HP, że wrzucamy w to HP troszeczkę Golda, na pewno też pomaga, no bo zobaczcie, on tutaj wszystkich one-shotuje. Barbar mu dał kryta, ten mu dał kryta, Kunia mu dała kryta, no i jak to z nami wygląda? Aha, i my go one-shotowali, w sensie no, nie one-shotowaliśmy, ale dobiliśmy, także git, no, najważniejsze, że udało się go pokonać. Czyli tak, to jest, są jakieś buty na zwiadowce, ile one dają, plus 17, no to też tracimy trochę pancerza, nie ma co, i lecimy dalej. Teraz mamy Spiletrend to jest znowu mag, o kurde, to my chyba go już nie zrobimy. Trzech magów z rzędu bodajże było, chyba 5, 6 i 7 to jest mag, jeżeli dobrze pamiętam, mogę się mylić, bo no wiadomo, nie znam tego na pamięć, ale kurde, no tylu magów z rzędu to jak dla nas, wiadomo, dla berserka jest to super, ale dla nas tutaj jako łowcy demonów, no to wcale nie jest to takie wow, no to okej, no to chyba nie ma co klikać, no bo wiadomo, że na nim znowu będziemy się tutaj musieli wstrzymać. Mamy te syreny, no ich jeszcze nie pokonamy, chociaż już zbijamy do połowy HP, także powolutku i siądą. Teraz mamy Hagrida. Hagrid jest to wojownik, którego już w sumie długo mamy w tej szkole magii, to jest 9 na 20, no ale okej, możemy tutaj spróbować, czy uda się go pokonać, czy jednak może jeszcze delikatnie potrzebujemy czasu, no ale wiadomo, no tak jak mówię, jest to wojownik, HP ma bardzo dużo, bo 1 300 000 000, siły też sporo, no i tutaj zobaczcie, no większość tych prób kończy się tak w okolicach połowy HP, chociaż zdarzają się takie, gdzie mu tam zbijamy do 200, do tam nawet było 130 teraz przed chwilą, no to okej, możemy troszeczkę popróbować, możemy zobaczyć, jak to z nim wyjdzie. Powiedzmy, że jeszcze na niego, no gdzieś tak do 1450 grzybów. Ja też tutaj nie chcę nie wiadomo ile klikać, wiadomo, że jak ma coś paść, to padnie w miarę szybko, a jak nie, no to będziemy musieli ewentualnie, no takiego, w sensie inaczej, te lochy generalnie są wszystkie praktycznie do zrobienia, tylko no wiadomo, no o, udało się na przykład, widzicie, tylko no wiadomo, musi tutaj siąść odpowiednia ilość odrodzeń, musi siąść odpowiednia ilość tam powiedzmy uników u Kunegundy i tak dalej, nie? Więc tutaj RNG musi siąść. Ten też na pewno jest do zrobienia, jakbyśmy się odrodzili 10 razy. No ale to pytanie, ile grzybów potrzeba, żeby taka złota próba się trafiła, no nie? Także no totalnie się to mija z celem, ale okej, lecimy. Tutaj no wojownik nie zrobił za dużo. Maguś, no też... O, nawet 3 ciosy, w tym jeden niekrytyczny. No i Kunegunda, 1 100 000 000 HP. No, Kunegunda zbiła sporo, nie można powiedzieć, że nie. Chociaż no 200 000 000, no jak na takiego wojownika. Bywało lepiej, powiedzmy tak, bywało lepiej, ale nie jest najgorzej. No i teraz my, zobaczmy, bo najbardziej mnie tutaj ciekawi moja walka, ile razy my się odrodziliśmy i ile razy generalnie... tutaj z tym Hagridem, jakie mu krytyki waliliśmy, nie? Jaka to była ilość, czy były moc potężne, czy też nie? Zobaczcie, no już tutaj drugie odrodzenie z naszej strony w tym momencie. On w ogóle bije różdżką, ale to jest oczywiście wojownik, jak widzicie po statystykach, żeby was tutaj nie zmyliło. No i już tu zaczynamy mocne ciosy i trzecie odrodzenie, 135 milionów, no i udało się go pokonać. Także git, no i mamy prawie 438 level, także ładnie to idzie. Myślę, że go jeszcze dzisiaj dobijemy, no ale zobaczymy. Dobra, na razie tego z tym nic nie robimy. Lecimy dalej. Co my teraz mamy? Psyriusza Borka. Psyriusz Bork to jest mag. I ten mag widzimy, że jest dość papierowy. No może samymi obrażeniami udałoby się go pokonać. Poklikajmy trochę, zobaczmy. Pierwsze próby zachęcające, co chwilę tam jakieś 80 milionów, 90. No ale teraz widzimy, że już troszeczkę gorzej jest. Chociaż no tak, no dokładnie. No zbijaliśmy mu co chwilę po 150 milionów. Także tutaj bez problemu i udało się go pokonać. Kolejny pasek dla zwiadowcy. Tym razem jaki? Tym razem 1500 tracimy pancerza. Więc no troszeczkę mniej, no ale i tak, no za 22 statystyki myślę, że nie ma sensu. Dobra, leci, aha, jeszcze obejrzymy tą walkę, pozapisujemy tu wszystko, czy ja mam w ogóle coś tu dla was zapisanego? Teraz jak ta poczta wygląda tak jak wygląda, aha, tu są walki z naszymi kolegami. A, i ja miałem tylko walki zapisane, innych lochów nie? Wydaje mi się, że jeszcze miałem jakieś lochy. W sensie na pewno te lochy wam pokazałem na poprzednim odcinku, ale wydaje mi się, że samych walk tu nie miałem. Że miałem też inne rzeczy zapisane. Być może przez naszą nową, cudowną pocztę one zniknęły, chociaż nie wydaje mi się. No ale dobra, mniejsza z tym. Zobaczymy, czy nam się zapiszą te, które zapisujemy w tym momencie. Dobra, zobaczmy tego Psyriusza. No tutaj, jeżeli chodzi o Barbara, no za wiele nie zrobił, z tego co widzę. Maguś też tak samo, za wiele nie. No, chocież tutaj, dobra, drugi krytyk za 50 milionów to ok. Kunegunda zwykły, teraz krytyk za prawie 50, no i teraz 22 i chyba, a nie jeszcze, no Kunegunda trochę ustała. No właśnie o tym mówię, że to są te
pomarańczowe gemy, dzięki czemu tego HP mają dużo, nie? Więc jakby dzięki temu się udało. No i my tutaj dokończyliśmy temat w dwóch krytykach 250 milionów HP, czyli połowa jego generalnie całego HP, no i udało się go pokonać, także no jestem zadowolony. I tak jak mówię, 438 level wbity, fajnie by było wbić 440, nie powiem, że nie, mam taką małą chętkę na to, ale no co... chyba się to nie uda, nie? Tak mi się wydaje, że się to nie uda. No ale zobaczymy, dobra. Kolejny mag, z tego co wiem, jest to Snape. Dokładnie, jest to mag. No ale zobaczmy, czy też udałoby się go pokonać jako tutaj, jak tamtego poprzedniego, czy jednak z nim już będzie więcej problemów. Nie mam pojęcia w tym momencie, nie wiem, ale okej, udało się i to jak gładko, Boże, nie mieliśmy nawet jednej bliskiej próby, a tutaj nagle pokonany. No właśnie to jest to, że jak przetrzymamy ten, powiedzmy, okres jakiś dłuższy, gdzie mamy bloki w tej strefie mroku i później do niej wejdziemy, no to jednak te lochy padają po prostu sobie tago, więc w sensie jak inaczej, tego bloka pokonamy, na którym się musieliśmy tam wzmocnić, większe statystyki i tak dalej, no to potem zazwyczaj tam z 1-2 lochy jeszcze padają prawie za darmo, no bo tak jak mówię, no jest to jednak mimo wszystko... dość łatwe. No, zwłaszcza tutaj takich magów, nie? Zobaczcie, on ma w ogóle mniej HP aniżeli tamten, tylko widzę, że inteligencji ma chyba więcej, że tutaj wystarczył z naszej strony jeden krytyk za 113 milionów, no i udało się go pokonać. Mamy jakiś paseczek dla wojownika, jak to tu wygląda u niego, minus 20, ok, no to ten pasek, ja tutaj w ogóle bym chciał pozmieniać wygląd, żeby to jakoś, no dobra, na razie mamy jeszcze, a nie, dwa miejsca mamy, więc na razie możemy się tym nie przejmować. No i dobra, kogo my teraz mamy? Kolejnego maga, ok, no to właśnie to jest tak samo, no bardzo fajny log dla berserków, bo ci magowie wypadali sobie tego, ale tutaj jeżeli chodzi o tę dwójkę wybrańców Neurona, no to chyba nie, oni już są chyba tu za mocni. Zobaczcie, HP 600 milionów, 620, no i inteligencji więcej aniżeli Snape, także no wydaje mi się, że jednak mimo wszystko z nimi już tutaj będziemy mieli problem i na nich się zatrzymamy. No ale dobra, no poklikajmy jeszcze, powiedzmy jeszcze te 35 grzybów do 1350, a jak nie, no to lecimy dalej. Co nam jeszcze zostało? Jeszcze nam został Esteros, jeszcze nam została tam nordyccy bogowie, jeszcze nam zostało 13 piętro, także no jeszcze dużo tych lochów mamy. Chyba musimy trochę tempo przyspieszyć, bo już 21 minuta odcinka, a my tutaj no strasznie, powiedzmy, ślamazarnie do tego podchodzimy. Dobra, no ten się nie udało, dokładnie, 3 lochy nam jeszcze zostały. Zacznijmy od Odyna. Nie wiem, czy tego Odyna jesteśmy w stanie już pokonać. On jest, z tego co wiem, mocnym przeciwnikiem i nawet na berserku długo na nim staliśmy. No bo to jest wojownik i to jest taki klot, nie? On niby tutaj nie ma dużo HP, no ale jednak wydaje mi się, że pancerza ma dużo, przez co właśnie ciężko mu zbija się to HP, no nie? Tak jak mówię, no jest takim czołgiem, powiedzmy. No ale okej, no zobaczymy, jak to tu pójdzie. Może się uda, może nie. Łączną odporność mamy. Mam nadzieję, że... W sensie to już sprawdzałem. Chcę bardziej sprawdzić, czy ja mam wszystko dobrze. Dokładnie. Tu mam dobrze i tu mam dobrze, więc jest git. Co on w ogóle jest? Zadaje obrażenia ogniem, odporny na ogień. Dobra, my mamy tak. Tu mamy błyskawice, tu mamy zimno i tu mamy ogień. Okej, czyli no Kunegunda ma ogień. Co nie jest za bardzo dobre, bo wiadomo, że Kunegunda tutaj w walkach z wojownikami się przydaje. No ale trudno, no już nie będziemy teraz, wiadomo, wymieniać runy, szukać innej. Specjalnie dla tego Odyna. Jak ma paść, to padnie, jak nie, no to za jakiś czas padnie po prostu. Ale okej, no troszkę go tu poklikamy. 1270 grzybów, powiedzmy, że do 1200, nie? Wydamy na niego tak ze 150, jeżeli się uda, to spoko, jeżeli nie, to lecimy dalej. Tam 200 milionów było HP, no są takie niektóre próby bliskie, powiedzmy, i na pewno on też jest do zrobienia. Jakbyśmy tu, wydaje mi się, wydali na niego 3000 grzybów, to na pewno jakaś tam próba by się nam trafiła, żeby właśnie szczęśliwa. Przepraszam was, że nie użyłem tego kalkulatora lochów na takim właśnie postaciach pokroju właśnie taki łowca demonów i generalnie te postacie wyższo levelowe, bo wtedy wiadomo, weszlibyśmy sobie do tych lochów, na które mamy tam fajne procenty, pokonali i tyle, ale wydaje mi się, że jednak mimo wszystko jest to fun, jest to taka zabawa, żeby sobie sprawdzać każdy loch po kolei, patrzeć mniej więcej, czy może siądzie, czy może nie. No to się przydaje na początku serwera, jak jednak potrzebujemy wiedzieć na 100%, ile mamy szans na każdy loch i żeby tam, wiecie, jakoś to sobie obliczać i pokonywać te lochy, no ale na tym etapie to już myślę, że nie jest to jakieś bardzo istotne. Dobra, tutaj mamy wojownika, tu mamy maga. Może zaczniemy sobie od tego wojownika w tym momencie, Anioł Apokalipsy Alex, zobaczmy, jak to tutaj z nim wygląda.
On, tak jak mówię, no jest wojownikiem. Wojownikiem, który ma bardzo malutko HP. Siły też nie ma wcale jakoś dużo, ale mimo wszystko ma strasznie duże obrażenia. Co za tym idzie, no bije nas potężnie. Ale kurde, czy on nie jest już do ubicia? Tak mi się wydaje, że jest. Jakby tam jakoś Kunegunda zadziałała, jakby nasze odrodzenia jakoś tam siadły, no to może i by był faktycznie do zrobienia. No póki co to tak około pół HP mu zbijamy w najlepszych próbach. Może troszkę więcej niż pół czasem. No ale zobaczymy, nie? Zobaczymy, jak to pójdzie. W ogóle dajcie znać, czy u was to już w tej minucie odcinka, ale dajcie znać, czy u was też jest taki upał, bo ostatnio, no od tam nie wiem ile, 2-3 dni, no to jest po prostu tragedia. Wychodzi się na dwór, a tam ci bucha takie, wiecie, taka duszność, takie gorąco. Także z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony no nie ma takiej, dziwna jest ta pogoda, nie? Nie ma takiej, powiedzmy, jakiejś takiegoś balansu, że nie wiem, no mieliśmy ten maj, dopiero co było zimno, minęło parę dni, no i już jest nagle gorąca, nie było tak, wiecie, że było po prostu ciepło, nie? Tak najzwyczajniej w świecie, no ale trudno, no co zrobić, dobra, jeszcze 10 grzybów tu powiedzmy na niego, no chyba jednak nie jest do ubicia, no jeżeli by był, to by to było widać, byłyby jakieś bliższe próby, no a tu zobaczcie, tak jak mówię, no około połowa HP to był max, jaki mu robimy. No i teraz mamy maga i tego maga mamy już chyba sporo, o ile się nie mylę, w tym Esterosie. No i zobaczmy, no dwóch magów w szkole magii pokonaliśmy. Ten jest w teorii słabszy, no zobaczcie, inteligencji ma zaledwie 40 tysięcy, gdzie tamci mieli po 100 tysięcy, HP też ma mniej, no ale mimo wszystko, no on no ma te obrażenia potężne, nie, więc wcale z nim tutaj nie będzie tak łatwo, no ale zobaczmy, poklikajmy, była tam jakaś próba 100 milionów, może jakby się udało, może coś by siadło, no musimy zobaczyć, nie, musimy zobaczyć i wtedy wyjdzie, czy faktycznie jesteśmy tutaj w stanie go zrobić, czy jeszcze nie. No ale no, to jest najlepszy dowód na to, że berserki tutaj w tej strefie mroku to sobie po prostu mogą cisnąć tego, no a my jednak mamy duże problemy, nie, przez tych magów. Gdzie mamy teraz tego maga? W uświęconej tradycją szkole magii, tutaj w Esterosie i jeszcze w karuzeli z idolami, gdzie karuzela z idolami, o ile się nie mylę, to w tym momencie daje już nam chyba 300 milionów expa, zaraz tam w ogóle zobaczę, który on ma level, ale z tego co kojarzę, te 300 milionów expa już byśmy z niej dostali, więc no to jest 900 milionów expa, jakby nie było, praktycznie za darmo. No ile grzybów taki berserk potrzebuje na tych trzech magów? Ze 100 nawet nie, także no wiecie jak to jest. Dobra, tam znowu jakaś taka fajniejsza próba, no on jest już, widzę, że będzie niedługo do zrobienia, że będzie powolutku tutaj możliwość, żeby go ubić, no ale chyba jeszcze nie, chyba jednak jeszcze jest to ciężka sprawa na ten moment. O, tam 59 milionów, no tak jak mówię, no jest on chyba do zrobienia. Takie mam wrażenie, no ale nie wiem, 885, 880 grzybków, no nie ma co na razie, trzeba go olać. W każdym razie, no tak jak mówię, jest tutaj duży progres, na pewno bardzo duży. Ile lochów zrobiliśmy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Także no bardzo, bardzo dużo i oprócz tego jeszcze ósmy tamten, który nam się nie zapisał. Także no jest ogromny progres, wbiliśmy, można by powiedzieć, ile levela, chyba z półtora, coś koło tego. Także no jak najbardziej git. Dobra, to by było chyba na tyle, ja wam dziękuję za oglądanie, dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak to wiadomo, zostawcie kciuka w górę. Pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów i na Twitcha, przy piątym komentarzu i opisie macie linki. No i chyba wszystko, nie? Mam nadzieję, że odcinek spoko wyszedł, dużo zrobiliśmy, także jestem zadowolony. Aha, mieliśmy sprawdzić tego Spiltrenda jeszcze. 399 level, no to tak, to już byśmy za niego dostali 300 milionów. Tutaj jest wojownik, no to z nim to nawet berserk by miał problemy, no ale tutaj i tutaj mag, myślę, że ich bez problemu by zrobił. Zresztą, kto chce, to może się cofnąć do tego etapu na berserku i zobaczyć, jak te lochy padały. Dobra, jeszcze raz wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!